Dzień dobry i witam serdecznie w kolejnym odcinku zmagań w Speedrunie 6.0, gdzie komentuję ruchy. Zapraszam, gram na 10 minut, no i jedziemy tak króciutko, nie ma co przedłużać i lecimy. Ranking już powyżej 2000, więc jest co robić, jest co analizować. Mamy E4, E5, zagrajmy Gambit Królewski, zobaczymy jak przeciwnik zareaguje. No i teraz tak, goniec na C5, ruch chytry, z uwagi na to, że jak ja zbiję tutaj, to hetman wjedzie i jest po mnie. Skoczek na F3 koniecznie, bronimy na H4. Ło, skoczek na C6, czekajcie, bo się trochę zawiesiłem. Czy pytanie, czy to nie jest dobre? Chyba tak, no bo jak pionek się nie łączy z pionkiem w centrum, to raczej wybicie je... Zaraz, wiecie co, coś mi się przywidziało, przecież ja pionka za darmo wziąłem. Nie wziąłem. Właśnie ja liczyłem to bicie. Tylko nie brałem pod uwagę, że za darmo, ale nie, no bo jest hetman tutaj, potem jest strzał tu, więc nie mogę tego uczynić. Dobra, w zanadrzu miałem takie posunięcie C3, żeby zagrać D4 po prostu, więc czekam na bicie tutaj, no i potem D4 będzie już możliwe na pewno nawet po ruchu D5. No i pojawia się teraz fajna sprawa, bo jeżeli przeciwnik, powiedzmy, odejdzie gońcem albo tutaj, no to wtedy mam D4, po biciu tu, hetman wybija. Po jakimś tam szachu jest G3, mogę zagrać tu, dobra, jest tak, no i hetman F3, no i w porządku. D5 jest na pewno możliwym posunięciem, ale chyba trzasnę po prostu. Ten król też może fajnie stąd czmychnąć w razie czego, ale to już tak, abstrakcja, mam nadzieję. No dobrze, lecimy, moi drodzy. Hetman na F3. Zobaczymy, jak się przeciwnik dalej zachowa. Wydaje mi się, że mamy bardzo fajną pozycję. Od razu D4, tu nawet się nie ma co zastanawiać. No i teraz tak, nastąpi roszada, ale goniec C4 trzeba zagrać, żeby nie było przy okazji D5 i również robimy krótką roszadę i przy okazji mocno atakujemy punkt F7, więc bardzo przyjemne z pożytecznym. Tutaj jeszcze goniec G5 jest w zanadrzu, F6 będzie niemożliwe, a my gościa tu powiążemy jak baleronik. Dobra, hetman będzie bronił tego pionka. No i słuchajcie, goniec G5 mimo wszystko atakuje tego skoczka. H6 będzie prowokacyjnym posunięciem. Bardzo możliwe, że wybicie tu będzie bardzo dobre, ale to jeszcze zobaczymy. Taki ruch się szykuje u niego. Skoczek D2, wyprowadzi każdą figurę. Jeżeli tak zagra przeciwnik, to wrócę gońcem i będę strzelał sobie w tę stronę. Dokładnie tak i wracam tu. No bo też prowokacja do D5, która jest niemożliwa, ale król na H1 zawsze ma możliwość zagrania, w pewnym momencie oczywiście. F5 bym rozważał, F6 poszło, proszę bardzo. Chyba tutaj, słuchajcie, zagram. Wrócę gońcem, przypilnuję króla, wprowadzę wieżę. Skoczek się tutaj rozbrykał. Ok, wejście tutaj nic nie daje. Trzeba wprowadzić do akcji kolejną figurę. Taki pionek na A2 jest kompletnie nie do wzięcia z uwagi na C4. Wprowadzam po prostu ostatnią figurę do gry. Tak, on będzie coś takiego próbował. Tu można się nadziać, chociaż tutaj jest zawsze szach. Więc się nic nie dzieje. Albo hetman B5. Ale H3 myślę, że mile widziane. Tylko teraz tak. Jeszcze się zastanowię, wiecie co, zejdę ze związania na wszelki wypadek, poczekam na taki ruch, to wtedy hetman G3. On troszeczkę jakby wyszedł z opresji, ale tutaj według mojej oceny nie było nic forsownego. W ogóle gram z gościem z Korei Południowej. Rzadki temat, jeśli chodzi o szachistów. Dobra, jest ruch D5. Pytanie, jak konstruować dalej atak. Możliwe, że tak spróbujemy teraz. Sprowokuję go do goniec G4, ale w tym bicie jest zdobycie pionka. Jeżeli tutaj, no to też oczywiście mam opcję skoczkiem. No taki ruch, zawsze ten hetman, mówię, wróci i go ewentualnie wymienię. Moje figury będą w gotowości. Po tym ruchu może też gońcem wybić. Po tym ruchu zawsze jest tutaj szach i zdobycie tam pionka. No więc to jest taka, myślę, że dosyć prosta taktyka. Teraz taki ruch mi bardzo przyświeca. Albo H3. H3, zagrajmy teraz H3, żeby on już mi tu nie przeszkadzał i poczekamy na jego rozwój wydarzeń, to znaczy poczekamy na bicie. H3 tu myślę, że po prostu przytrzymamy. Tyle w temacie, jeśli chodzi o ten ruch. Dobra, zbił. Skoczek chyba wchodzi do gry. Bo on gońca chciałby przestawić tu. Wtedy dostanie tutaj plombkę na C5. Więc a pytanie, czy może teraz pionka zbić. Tak z reguły raczej takich pionków się nie bije. Ale może i może teraz. Może teraz i przesada mała. Ale nie, no poczekajcie. Szukam tutaj właśnie, nie zbił. Szukam tutaj opcji, może goniec B1 jeszcze sobie spokojnie uciec, ale to wtedy tu mi coś dziabnie. B3 grać? Bardzo mi się takiego ruchu nie chce zagrywać, no ale zagram. Zagram, obronię tego pionka. Ten ruch nie istnieje, bo skoczek dobrze działa, ale po prostu B3 na wyczekanie. Dobra, ten ruch też był w moich obliczeniach. Goniec D2 po prostu. Poczekamy na wybitkę, bo jak będzie wybitka, to dla nas jest ok. Ciągle tutaj jakoś nie mogę wykorzystać tego na H7. Muszę przestawić, bo teraz będzie opcja przestawienia skoczka. I tutaj jakaś wymiana. Tu C5, na C5 trzeba uważać. No tak, można chyba stwierdzić śmiało, że gość troszeczkę wyszedł z opresji, ale z drugiej strony zobaczcie, jak to ładnie stoi. To wszystko tu się trzyma. Aha, tu zagrałeś. Tu zagrałeś i chcesz hetmanem wejść tutaj i dać mi mata. Spryciarz. Pytanie, czy nie zdwoić tutaj wież. Spróbujemy zdwoić wieżę. Na wolnej linii. Czy to dobre? Wydaje mi się, że tak. A czekajcie! Ja tu chyba trochę przesadziłem. Bo on teraz może wybić tu i potem zagrać po prostu hetmanem. No nie, wiecie co? Aż teraz mi się zrobiło gorąco. Ciutkę tego nie przewidziałem. Nie doceniłem nawet, bym powiedział. I tu mogą być kłopoty. Będzie trzeba zagrać tak? Paskudne posunięcie będzie. Nie no, paskudne posunięcie. Na pewno może wybić. Wybicie. Ha, on tak, ja tu, on zbije. Ja tu. A, to kontrgra będzie wtedy świetna. On będzie musiał odejść z powrotem i tutaj ciap, ciap, ciap. Wprawdzie mata mu tam nie daje, ale pionka odzyskuje, linie się otwierają. Dobra, będziemy żyć. Zbił. Więc również wybijam. On hetman D6 i muszę zagrać G3. Jak on walnie tu, i on zbije tu. Aha, to mam potem odejście tu. W ten sposób sobie grasz, proszę pana. Poczekajcie, ale ja chyba mam takie zagranie. Czy ja czegoś nie przewidziałem? Tutaj, jak on zbije tu... Aha, ja nie mogę tutaj. Dostanę mata. Fiu, fiu, fiu. Ale czekajcie, a tak? Wieżą zbić, on zbije, ja tu. Wieżą zbijam. On zbija, ja tu. No to się zgadza. Oddał pionka. Bo jak on zbije tu, to ja mam bicie tam z szachem, potem odbicie tu. Ten król już wtedy ucieka. To się upraszcza. Ciekawa partia. Ciekawie się tu, aż muszę sobie analizkę tutaj taką szybką zobaczyć później. Jak to wyglądało, bo wyglądało to ciekawie. On dał pionka, może przesadził teraz on. Ale po debiucie było naprawdę świetnie. Tam coś czuję, że jakieś... Nawet widzicie, jak się nie gra dużo gambitu królewskiego, znaczy w tym wypadku, no debiutu jakiegokolwiek, często, to się też nie pamięta pewnych idei. No i właśnie. I może czegoś mi tam zabrakło, ale to sprawdzimy. To tu jest oddanie pionka, poczekajcie, ale jak on zbije tu, a to ja mam tutaj też przewaga materialna białych, dobra. Okej, zbite, goniec zbija. No i on musi tym hetmanom odejść. Wymienię, tutaj będę miał pionka więcej. W tym wypadku to bardzo dużo. Dobra, jest to posunięcie. No wymienić wieżę należy. I chyba zwykłe odejście hetmanem. Ja się tak zastanawiam, czy innych ruchów ciekawszych nie mam. Co tutaj wymienić? Nie, zaraz. Jak tutaj, to tu dostanę plombkę. Może odejść po prostu tak. To może najrozsądniejsze będzie, żeby gońce pilnowały tych ważnych pól przy okazji. Hetman trochę swobody złapie. Jeszcze trzeba pamiętać o tym, że hetman może stanąć na D6 i tu próbować mnie matować, ale do tego jeszcze są dwa ruchy, więc zdąży na pewno jakoś zdążę się obronić, chociażby powrót hetmanem, jakiś ruch G4, żeby na H2 bronić. Więc te gońce tutaj ustawiły się dobrze. No cofka gońcem na pewno będzie w porządku. No właśnie, hetman zagrał, żeby się... Co? A, tu podstawił na C4. Zobaczcie. To już zdążył się poddać. Przejrzyjmy sobie partię. Jestem ciekawy. Jak to się wszystko toczyło. No i słuchajcie, tak. Bardzo ciekawy ruch, skoczek E5 od razu. Tutaj nie mam, że D4 trzeba grać. Tak, D4. Wow, to jest ciekawe. Tego nie widziałem, ale no widzicie, ciekawe. Zbiłem pionkiem, no i bicie skoczkiem, no niby genialny ruch. No on wygląda fajnie, ale tak, to posunięcie działa dobrze. Tutaj skoczek na C3 mówi, żeby grać naturalnie, no ale C3, no wiadomo, moja tutaj idea. Tu jest tak. No i D5 z jego strony, D5. D5 to jest taki częsty ruch, który otwiera grę innym figurkom, więc czarne powinny wystartować z takim posunięciem. Tyle, że on zagrał skoczkiem, ten ruch jest słabiutki. Dlaczego tutaj od razu gońcem? A co po roszadzie? Chyba na jedno wychodzi. Więc D4, tak, goniec, roszada. Hetman E8 słabo. No i tak coś czułem, że taki ruch A4 trzeba zagrać, się porozpychać z tej strony. Bo mamy centrum stabilne, no i wtedy na drugiej stronie można by było próbować. Jednakże tutaj, ale to też jest ok ruch, posunięcie. Tak, skoczek D2 naturalnie, goniec E6. No można było zagrać A4 i po tym wybiciu zbić tutaj i spoko, no normalna pozycja. Po prostu mamy centrum i mamy przestrzeń i na to trzeba byłoby zwracać główną tutaj uwagę. Tak. Odejście. Skoczek słabiej. Hetman G3 nastawić się. Może H4, H5. Coś takiego. No właśnie, typowe. Ale wieża też wydaje mi się, że w porządku. Król sobie odszedł na błąd. Dlaczego błąd? Normalny ruch. D5. Hetman wleciał. No i pozycja jest około równości. Nachyleniem troszkę na białe. No H3. Zbił. Tak. I goniec na A2 teraz ruch wchodzi. O. Mógłby zbić z czystym sumieniem. B3 dobrze w ostatniej chwili. I ten ruch jest błędem. Goniec C7. I mam gorszą pozycję. Zbił. Co tu lepszego jest? B6? Czyli też takie ruchy spokojne, ciche. Żeby ograniczyć figury. No i tutaj... Wiecie co? F5, silnik pokazuje F5. Dlaczego nie można tak zagrać? Niech mi ktoś powie. A bo goniec F4. I zobaczcie, I to jest coś takiego w szachach pięknego, że ty widzisz pewną groźbę, nie widzisz obrony, a przeciwnik widzi tą obronę i nie zagrywa ci tego ruchu, który według ciebie wydaje się groźny. Goniec C4, świetne. No tu chodzi o to, że skoczek nie może odbić, bo jest strzałka, 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 strzałka. Tego nie widziałem, to trzeba do końca by było policzyć. Tak, tak, tak i tak. Pionek więcej, ale no końcówka oczywiście jeszcze jest do gry, gdzie czarne mogą próbować ratować, ale pionek więcej, no z tej opresji tutaj, no tak, byłoby fajnie. Okej, no poszło tak, tak, tak. Wieża zbiła. I hetman D6 powinien zagrać teraz przeciwnik. Od razu hetman D6. No ale ja bym zbił. On by zbił. Ja bym zagrał tak. I bym przegrał po tym ruchu. Ale jazda. No w tym gambicie naprawdę trzeba być ostrożnym. No tutaj przeciwnik... No już pograł amatorsko bardzo, ale no zobaczcie, no działo się i nie było łatwo, było nawet bardzo trudno. No dobra. Szukamy sobie kolejnego gracza. Okej, 2037. No i mamy D4. Zagram sobie C5. Zobaczymy jeszcze, jak przeciwnicy będą reagować. A skoczek F3, no to jak jest taka opcja, znowu te pionki się nie łączą. Wybijamy w ciemno i się cieszymy. Okej, posunięcie D5, no to znowu ja zbuduję sobie centrum za darmo. Bez żadnego wysiłku. Więc posunięcie D5 jak najbardziej. C4, to jest słuszny ruch. To jest słuszny ruch. Zagramy E5. Jeżeli on zagra tak, to chyba D4. On nie będzie mógł zbić, bo będzie szach. I D4. Tylko że on ma taki ruch chyba, ale to jeszcze mam takie posunięcie wtrącone. E4 zagrałeś, drogi przyjacielu. Bardzo ciekawie. No to skoczek F6. Mamy pionki w centrum fajne. No nie, no podstawił. Amator, zobaczcie. Podstawił, no tylko czekałem na to. Oj... 2037 podstawia figurę w taki najstarszy chyba motyw świata w szachach. No i hop. No i jest po herbacie, no. On jeszcze walczy. Jeszcze taka opcja. No nie, nie mogę sobie na to pozwolić. F4 będzie groźne. Pytanie, czy G5 nie jest ciekawym ruchem. Wiecie co, ja zagram ten ruch G5. Wygląda bardzo dziwnie, ale... On może być skuteczny. I tak spróbujemy od razu zagrać. Na hetmana. F3 to tu. Dałeś szacha. Ok. Skoczek C6 bronimy. H, masz ruch F4. No dobra, ja mam figurę więcej. Dlaczego ja tutaj tak panikuję? Wybić trzeba. No i hetman. No jak tutaj, to tutaj. Będzie mnie gryzł, bo wiadomo. Bo musi. Tu chyba się nie dzieje nic złego. Skoczek tak. Skoczek będzie świetny na C5 i długa roszada. Jakaś wieża G8 jeszcze. Nie no, skoczek C5, redukcja figur. No prosta sprawa. Skoczek C5, w ogóle się nawet nie ma co zastanawiać. On będzie musiał wrócić, dostanie skoczek B4 i straci kolejną figurę. Chyba że tu zagra. No nie zagra. I traci kolejną figurę, zobaczcie. Jak szybciutko to poszło. Kawa się skończyła. Proszę kawę, moi drodzy. Kawka, kawka, kawka. No, poszło gładziutko, zobaczcie. No, ale to wina, no podstawka po prostu. No, tutaj nie ma co dużo analizować. No i hops, kolejny do wzięcia, hops. Te figury padają bardzo szybko. No i skoczek A4 starczy, może tutaj wlecę. Aha, jest wzięcie tutaj, no ale dwie figury. Aha, jeszcze tu mogłem. To jest, zwykle tak jest, jak już mamy dużą przewagę, to się rozluźniamy bardzo, wiecie, a to trzeba spokojnie jeszcze do samego końca, nawet przy tak ogromnej przewadze dwóch pionów. No właśnie, bo tu jest atak i on jeszcze będzie mnie tutaj próbował męczyć. Chyba tu mogę, bo jak zbiję, to ja zbiję tam. I ta wieża będzie cały czas atakowana. A jak tutaj? Uuu, tego ruchu nie widziałem. Dobra, oddaję hetmana, słuchajcie. Oddaję hetmana tutaj i tutaj. Gońcem. I odbijam. No ale mam dużą przewagę figurową, więc mogłem sobie na to pozwolić. Tu jeszcze mam fajnego szacha, którego można było wtrącić notabene. To wtrącę tego szacha, tu będzie groził szach, tam mnie nic grozi i krótka roszada. No król tu jest bezpieczny z tym gońcem, który się wróci. Tu mogłem zbić z szachem. Zobaczcie, no znowu za szybko. Coś odwleczę. No przeciwnik pozwala na dużo. Skoczek C6, C3, żeby zagrać na gońcem. Dokładnie tutaj i grozi taki. Takie ruchy grożą. Mat groził. Nie, nie, tutaj ma odejść. Król wędrowniczek. No i tutaj, tam jakiś szach, jakiś tutaj szach. Zaraz będę go matować tymi lekkimi figurami. Szach, tu prawie grozi wieczniak, ale prawie. Tutaj szybki taki strzał, wieża wchodzi. Tutaj. Dobra, wieża wchodzi. Szacha nie ma. Wieża E6. Ciekawe jeszcze jest to, że tak, ja mogę sobie zagrać wieżą. No i wieża E6 tutaj już jest świetnie. Szacha A6 grozi. Więc G2. Hetman już nie daje rady. Aha, tu podstawiłem. Widzicie, aż mogę sobie nawet na to pozwolić. I druga wieża do akcji. No tak, głupie podstawki z mojej strony. Rozluźnienie totalne. Nie powtarzajcie tego w domu, słuchajcie, no ale to tak już wśród szachistów bywa, niestety bywa. Nad tym trzeba pracować bardzo. Wtedy zostaje się silnym szachistą. Nie to, co ja. Okej. Jakieś matowanie chyba mamy w takim razie. Dobra, szukamy sobie nowej partii. E4. Może spróbujemy zagrać D5. Coś innego. Obrona skandynawska. Wybijemy zaraz tu skoczkiem. Hop. Hop na B6 z planem G6. To różne opcje. Można grać C5, można rozwinąć figury. Najpierw G6. No i koniec G7. Prosta roszada. Prawdopodobnie H3, goniec E2, goniec D3, hetman na D2. Hop. No i dochodzimy do ruchu E5. Tu w ogóle też jest ciekawy ruch koniec na G4, bo tu jest podważenie. On zagra tak, my tu, on tu. A, no właśnie, to jest świetne, bo tutaj skoczek na C4 jeszcze atakuje pionka, więc koniec G4 będzie super posunięciem za chwilę. Zatem grozi wzięcie pionka tutaj. Aha, grasz od razu. Tutaj. B3 nie możesz, skoczek zagra tu, będzie bardzo dziwnie wyglądało. Dobra, spróbujemy zaryzykować. Choć to chyba jest słaby ruch z mojej strony. Bo on ma skoczek D2 i grozi B4. C5, skoczek będzie stał bardzo źle. Chyba nie ta kolejność. Tak, zagrałeś. B4 nie grozi. Ok. Chyba tutaj. Otworzymy sobie linię E. Teraz B4 nie grozi, a jest opcja bicia. No jeżeli on zbije, to goniec zbija. Dobra, to żyjemy. No i tutaj czarne nie mają żadnych problemów. W ogóle wymiana? Dziwne. Jak on oddał czarnopolowego gońca, to w ogóle jest pięknie. Jest bardzo pięknie. Wieża się jeszcze otworzyła. Takie fajne kwiatki grożą. Gdzieś tam, no ale to wieża D1 też nic nie ma. Bożym hetmanem zagra tutaj, dostanie plombkę. Też motyw z obrony królewsko-indyjskiej. Tak, zagrał wieżą. A może tak po prostu. Dlaczego by nie? Mam C8. Po prostu uciekamy. Zawsze mogę tu skoczkiem też wrócić. Centrum też fajnie atakować. Znaczy moim planem jest teraz to, żeby zagrać wieżą na E8 i atakować hetmana. Tyle. Hetman musi bronić tego pionka z gońcem, więc jak ja zaatakuję hetmana, hetman odejdzie, to ja pionka wezmę. Roszada też może być już teraz niewystarczająco białymi. Tak mi się wydaje przynajmniej. Od razu wieża E8. No i hetman musi być wyjaśniony. Tutaj zagrasz? Pionki zdobywam chyba. Taki ruch, to jeszcze taki ruch jest ciekawy w sumie. Jakiś F4. No nie, może nie. No i się tutaj trochę chyba przeciwnik pogubił, według mojej oceny. Aha, jak tu zbiję, zbijesz tu, co? A i tak zdobywam wtedy pionka. Więc biję. Zdobywam pionka i go bezczelnie biorę, bo po tym ruchu wymieniam i tutaj skoczek fajnie broni. No dobra, bijemy. Pion więcej. Wymiana. Herman D8, próba wymiany. Chociaż, no tak, dobrze. Nie chcesz wymiany. Ok, dajesz mi czas na piękne ruchy jak skoczek C4. Skoczek D6 będzie stał bardzo dobrze. Tu grozi wybicie. Samograjka. Chyba tak. Nie wejdzie żadna mi figurka, taki ruch, to wiadomo, że sobie tam odejdę gdzieś. B5 po prostu też fajnie wygląda. Te pionki będą fajnie, mocno ustawione. Na spokojnie, tutaj chyba pionka mi kolejnego oddaje przeciwnik, więc skorzystam z prezentu, grozi taki ruch. No widzicie, białe się chyba posypały same. Wystarczy czasem wykonać jakieś tam grzeczne posunięcia i czasami przeciwnik sam się wysypie. Zobaczcie, kolejne widełki. No mamy. Dobra, moi drodzy, 2036 ranking. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.